Rzecznik konsumentów ostrzega przed braniem udziału w grach SMS-owych, bo mogą nas drogo kosztować. Tylko w Białej Podlaskiej ofiarą własnej naiwności padły 3 osoby. Rekordzista ma do zapłacenia rachunek opiewający na kwotę ponad 8 tysięcy złotych, ponieważ nie doczytał regulaminu gry. Po prostu nie ma nic za darmo. Niby dlaczego mielibyśmy ktoś, na, nie wiem, jakaś instytucja charytatywna nam chce dać duże pieniądze. Nie, jest to niemożliwe. Jest możliwe wtedy, jeżeli bierzemy udział w jakimś rzeczywiście konkursie. Ale ten konkurs może nas kosztować więcej. Miałam takiego tatusia, który przyszedł, bo dziecko mu chciało zrobić niespodziankę i wygrać mu w czasy w jakimś cudownym, zagranicznym miejscu. I wysyłało SMS-y. I te SMS-y kosztowały tyle, że ten tatuś by wyjechał razem z mamusią na te czasy. Więc naprawdę nie ma nic za darmo. Konsumenci wysłali pusty SMS z nadzieją na wygranie 2,5 miliona złotych, po czym natychmiast otrzymywali odpowiedź o wygranej, pod warunkiem, że wyślą kolejną wiadomość i tak w nieskończoność. Tym bardziej, że treść otrzymywanych SMS-ów jednoznacznie wskazywała na fakt wygranej. Jedna z firm, która zatrudniła do reklamowania gry SMS-owej znanego prezentera, została ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta karą w wysokości prawie 500 tysięcy złotych. Zastosowanie nieuczciwych praktyk, a więc wprowadzanie konsumentów w błąd. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Podobne pułapki czekają na nas w internecie. Wpisując w wyszukiwarkę hasło darmowa muzyka MP3, uzyskamy kilka wyników. Wchodząc już na jedną z wybranych stron, szukamy interesującego nas utworu, klikamy pobierz i wyskakuje okienko wpisz swój numer telefonu, następnie wpisz kod otrzymany SMS-em, a potem pobieraj muzykę. I wtedy okazuje się, że sprawa wygląda zupełnie inaczej, bo nasz numer zostaje zarejestrowany w bazie danych usługodawcy, który regularnie przysyła nam płatnego SMS-a za 5 zł. Takich wiadomości możemy otrzymywać od kilku do kilkunastu tygodniowo. Zimny prysznic przychodzi dopiero, gdy otrzymamy rachunek telefoniczny opiewający na pokaźną kwotę. Wtedy reagujemy już z opóźnieniem, czyli zaczynamy czytać regulamin, którego jeden z punktów zawiera taką oto treść. Użytkownik obciążany jest opłatą za otrzymanie każdej wiadomości MT wysłanej do niego w ramach serwisu, przy czym wysokość opłat zależy od usługi, z której korzysta użytkownik. Kolejny punkt mówi, że dezaktywacji serwisu można dokonać w każdym czasie poprzez wysłanie SMS-a o treści stop. Niby regulamin jasny, ale jeśli postępujemy w zabawach SMS-owych pochopnie, często jest już za późno, aby uchronić się przed wysokim rachunkiem. A wtedy nic już nie jest w stanie nam pomóc. Rozkładanie na raty, możliwość negocjacji z operatorem, że on część swoich pieniędzy zrezygnuje ze swojej, że tak powiem, tej odsypki na swoją działalność, ale niewiele można wywojować. Dobra lekcja, zanim zdecydujemy o wzięciu udziału w jakiejkolwiek grze SMS-owej, najpierw przeczytajmy regulamin, a jeśli okaże się zbyt zawiły, po prostu nie bierzmy udziału w zabawie.